Witam Państwa serdecznie. Witam na stoisku firmy TJ Technologies. Firma TJ Technologies na tegorocznych targach AgroShow w Bednarach pokazuje technologię Turbo. Technologia Turbo jest już znana przez kilkanaście lat. Natomiast jest to może mniej znana technologia wśród wielu rolników, zwłaszcza z tych młodych. Natomiast jest to coś specjalnego. Firma TJ jest jedynym twórcą dysz uderzeniowych typu Turbo i posiadamy całą serię różnych rodzajów tych dysz. Dysze uderzeniowe charakteryzują się przede wszystkim inną budową. Posiadają bardzo szeroką, dużą komorę, która jest okrągła. Dzięki przewężeniom oraz zmianom kierunku przepływu cieży nadajemy kroplom bardzo mocną prędkość oraz siłę uderzenia. Dostaje się ona szybciej do rośliny, jest szybciej absorbowana. Dysze turbo istnieją w kilku konfiguracjach. Są to zazwyczaj dysze dwustrumieniowe, ale są też dysze jednostrumieniowe. Mamy również dysze asymetryczne, jak i dysze rzektorowe. Co najważniejsze wśród dysz turbo jest to, że zachowują one równomierność wielkości kropli. Dzięki czemu w całym spektrum oprysku krople mają taki sam rozmiar. Zapewnia to doskonałe pokrycie, nie tracąc na jakości samego zabiegu. Bardzo ważnym elementem jest również to, że dysza, mając właściwości uderzeniowe, nadając kropli większą siłę rażenia, jest też bardziej odporna ta kropla na znoszenie. Czyli jest to coś, co interesuje rolnika najbardziej. Nie poszukuje on właściwości, on poszukuje zazwyczaj kompromisu, żeby zarówno mieć jednorodność i dobre pokrycie, ale również, żeby ta kropla zachowała swoje właściwości, nie zostawała znoszona. Wszystko to możemy oczywiście poddać różnym zabiegom, czyli dla dysz, które stosowane są w zabiegach herbicydowych przedschodowo, mamy propozycję dysz turbo o większej kropli, natomiast dla użytkowników, którzy chcą dokonać oprysku na zabiegi fungicydowe, insektycydowe, zwłaszcza systemiczne, gdzie ta kropla ma znaczenie, są dysze typu bardzo drobnokroplistego. Oczywiście w swojej budowie, i tutaj chciałbym pokazać jedną z takich dysz turbo. Widzimy tą komorę, która jest znacznie szersza od zwyczajnej płaskostrumieniowej dyszy. Dochodzi tutaj do zawichrowania tego pestycydu. Przechodzi on poprzez bardzo wąski kanał, to ciśnienie się zmniejsza i poprzez kilkukrotną zmianę przepływu cieczy wychodzi on uderzeniowo. Pamiętajmy, że kąt oprysku wynosi 30 stopni, także pod wpływem oporów powietrza prostuje się, jest ten zabieg dokonywany bardziej dokładnie. Ta penetracja łanu jest tutaj jest znacznie lepsza. Oprócz tego przygotowaliśmy również dodatkowe informacje dla rolników w postaci takiej małej biuletynu, folderu, gdzie rolnik może w prosty sposób dokonać właściwego doboru dyszy, dodatkowo uzyskując podstawowe informacje na temat właściwości dysz turbo, gdzie te wszystkie rzeczy są napisane w sposób dostępny i bardzo prosty, więc nie ma problemu. Bardzo fajną rzeczą jest tutaj również wyszczególnienie każdej dyszy turbo pod dany zabieg wykonywany na polu, także mamy tutaj zarówno środki chwastobójcze, grzybobójcze i owadobójcze, więc w bardzo prosty sposób możemy sobie dobrać odpowiedni typ dyszy do wykonywanego zabiegu. Dysze te, jak już wspomniałem, są dostępne na rynku od kilkunastu lat. Można je dobrać do własnych potrzeb, ale można powiedzieć, że na chwilę obecną są to najbardziej uniwersalny typ dyszy spośród wszystkich. Czyli pamiętajmy, nie musimy zawierać kompromisu pomiędzy znoszeniem a pokryciem. Dysze turbo świetnie sprawdzają się w obydwu przypadkach, także dają naprawdę wspaniałe rezultaty, jeżeli chodzi o ten problem.